Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję ombre, czyli po hiszpańsku po prostu człowiek. Jest to księga pierwsza klasyku, yy, który. W latach osiemdziesiątych choćby nawet z tego, co tutaj się o tym mówi, pojawił się na naszym, znaczy na naszym, na zachodnim rynku. I teraz, właśnie dzięki wydawnictwu Lost in Time, możemy sięgnąć po tą naprawdę potężną, w dużym formacie, ciężką, warto dodać. No i dość obszerną księgę pierwszą. Jeśli chodzi o artystów Antonio Segura oraz Jose Ortiz. To jest tak naprawdę ich, nazwijmy to, debiut na naszym rynku, ale już niebawem pojawi się Barton Cyb. Czy cyb powinienem powiedzieć? Komiks, który w sumie jest też z gatunku, bym podział SF, ale troszeczkę innym. Bo tutaj mamy takie no, czyste, bardzo ludzkie, bym podział post-apo z troszeczkę takimi dla mnie wariacjami wręcz bym powiedział, które nie wiem czy w innych post-apo się pojawiały, ale ten komiks naprawdę robi to świetnie. Przede wszystkim mówię, klasyczne, piękne rysunki, no i dodatkowo trochę treści bonusowej. Ok, zaraz Wam opowiem, co ja myślę o tym komiksie, bo jest jedna malutka rzecz, do której ja bym się mógł na upartego przyczepić, ale to bardziej z takiej mojej prywatnej strony, aniżeli nie, że komiks jest zły, bo komiks jest naprawdę wydany świetnie. To jest, mówię, kawał komiksu. Cena 145 zł. Tutaj możemy sobie oczywiście zobaczyć opis, bo. Ombre to jest nasz tytułowy bohater, i tutaj jest pytanie, tak, czy on jest człowiekiem, człowiekiem, kolesiem, starym piernikiem, dziadem, ostatnim sprawiedliwym? No i ten ostatni sprawiedliwy, przyznam szczerze, tutaj jak najbardziej mógłbym się do tego przychylić, bo pierwsze, co się rzuca w oczy, i pierwsze, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie przedstawione, to ta właśnie strona, i ona naprawdę mnie mega urzekła. Nie taki ze mnie twardziel za jakiego się miałem. To jest pierwszy tytuł, bo to się dzieli też właśnie na takie jakby scenariusze, na oddzielne historie, jakie nasz ombre przeżywa. I to jest właśnie mój ten jedyny zarzut. Liczyłem tu chyba bardziej na taką historię, która będzie nam przedstawiała fabułę w ciągu takim, tak. Przyczyniowo-skutkowa też w tym, co się dzieje, ale bardziej, żebym czuł, że to jest tak jakby jeden wątek ciągnięty. A ja tutaj mam wrażenie, i w sumie dobre wrażenie, że to są po prostu oddzielne historie związane właśnie z życiem ombre w tym postapokaliptycznym świecie, które gdzieś tam, owszem, mają te nawiązania. Ale chyba chciałbym inaczej. I chciałbym, żeby pewne losy naszego ombre, który no nie może zaznać szczęścia tak naprawdę, chociaż w pewnym sensie miały miejsce, żeby on chociaż minimalnie mógł się ustatkować w tym wszystkim, a nie jest mu to dane i ja po prostu jestem wściekły na to. Ale nic. Właśnie mówię, wróćmy do tej pierwszej strony. Piękny opis tego początku. Ja bym chciał Wam właśnie może pokazać, mam nadzieję, że tutaj kamera mi nie zbzikuje, jeżeli uda Wam się, żeby przeczytać to, co tutaj zostało napisane. I powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajny tekst i no, nie ukrywam, że to miasto, które kiedyś było i później stopniowo one wyniszczało, aż doszło do totalnej ruiny tak naprawdę. No niestety. Coś takiego się wydarzyło. I tutaj e, jest e, tego idealny przykład, jak my obecnie właśnie, też nie wiem dlaczego, ale mam dziwne wrażenie, że na swój sposób do tego dążymy. I my raczej nie będziemy, może nawet też i nasze dzieci, i nasze wnuki, e, mieć okazji do tego dożyć, ale jednak może się to stać, bo co ileś tam tych milionów lat widać, że taki następuje troszeczkę jakby restart. Czy to ten restart będzie? Nie wiem. Wiem, że właśnie poznajemy naszego człowieka, czy ombre, jak to woli. I od razu, no, dostaje kopniaka w tyłek, bo jego koń zostaje, no, ranny tutaj, nazwijmy to, i jest ścigany przez grupę ludzi. Bo właśnie, ombre to jest taki. Jeden z ostatnich, tak jak to napisane zostało, sprawiedliwych, to jest człowiek, który bardzo, ale to bardzo dobrze pamięta pewne te elementy życia wcześniejszego, mógł ich doświadczyć, tak twierdzi przynajmniej historia, choć tutaj w jednej właśnie z tych historii, z tych ksiąg jest powiedziane, że on ma gdzieś koło 45 lat. Jest jedna ciekawa postać kobieca, a kobiety tutaj to jest po prostu miód dla moich oczu. No, wzrokowiec, nie oszukujmy się, każdy lubi zobaczyć piękne, kobiece rysunki. Przecież e, choćby nawet Druna, prawda, e, czy inne westerny Serpieriego są po prostu rewelacyjne. I tutaj też e, dołączam do tego właśnie mm, te postacie kobiece, ale. Wracając właśnie do naszego bohatera. Jest tutaj właśnie jedna z takich kobiet, która mówi, że co to jest? Mamy pokazany ładunek wybuchowy z detonatorem i oni nie wiedzą jak to obsłużyć, gdyż no, w ich czasach tego nie było. Oni już żyją w tym czasie trochę takim tej apokalipsy, cofnęli się do czasów ludzi wręcz bym powiedział pierwotnych. Ojciec, który opowiada jej, że żył Właśnie wcześniej, znaczy, który żył właśnie wcześniej, mówi, że po prostu mm, nie warto inwestować tutaj w tym świecie w broń, bo z broni trzeba korzystać przy pomocy pocisków, a nie każdy te pociski umie zrobić albo nie ma do nich dostępu, więc najłatwiej jest z łuku, bo drzewa jest pod dostatkiem i strzały można zrobić łatwiej. Także taki oto przykład. To jest jedna z historii, a tych historii tutaj, tych ksiąg są, jest kilka. I nie chcę po prostu Wam spoilować, opowiadając właśnie każdą z nich, ale niestety doświadczamy tutaj dość brutalnych rzeczy, brutalnych wręcz bym powiedział sytuacji, jak, dobra, jeszcze nie spojrzę, jak choćby nawet ludobójstwo i kanibalizm chcą ugotować tego oto właśnie potężnego człowieka, żeby go zjeść. Dosłownie, tego typu elementy tutaj się pojawiają. Przemoc, Oczywiście gwałty, rabunki i wiele, wiele innych rzeczy. Ten komik z nami się nie cacka. Wrzucia, wrzuca nas w ten po prostu brudny, ogromny świat tutaj przedstawiony. Widzimy kolejny przykład jakiejś historii Wróca, wrzuca nas w ten świat i mówi rad sobie, czytelniku. Ja wielokrotnie właśnie po prostu byłem od tego odepchnięty. w tym sensie, że nie mogłem uwierzyć, że aż. Tak strasznie to tutaj musi być przedstawione, że życie po apokalipsie, za którą my sami jesteśmy tak naprawdę jako człowiek, tak? Winni jako ludzkość musimy później doświadczać. Wszelkiej maści halucynacje, chęć przetrwania każdego dnia, walka z żywiołami, ale przede wszystkim obecny cały czas ten głód i. Próba zdobycia jakiegokolwiek pokarmu. To tutaj jest wyczuwalne i naprawdę wzbudza w nas emocje, i to nie małe, bym powiedział, że dochodzi nawet do tego etapu, że kobieta jest tutaj towarem luksusowym. Kobieta, która musi użyczać swojego ciała, nazwę to w ten sposób, choćby nawet trzem mężczyznom, bo jest ich czwórka i oni żyją, no i niestety każdy, jak ona sama twierdzi, mężczyzna musi sobie po prostu troszeczkę ulżyć, no, no dosłownie, tego typu rzeczy tutaj są, kobiety można tutaj schandlować, tak do... To jest straszne, bo jednak więcej jest tych mężczyzn, a ta natura, ta przyroda, to wszystko, co tutaj jest, co się dzieje dookoła nas, co sprawia, że widzimy różne dziwne rzeczy. No, tak naprawdę, to zostało tak świetnie i brutalnie przedstawione. I ja tutaj. Widzę, że już mówię dziewiątą minutę, dziesiąta leci. Komiksu jeszcze ogrom ilości jest tutaj, gdzie mógłbym przerzucić strony i mógłbym o tym komiksie opowiadać o wiele, wiele więcej, bo po prostu świetnie się to czytało. Yy, ba, powiem więcej. Tutaj właśnie ta historia, która pokazuje pewien element też związany. W, nie powiem, że to jest nawiązanie do Czarnobyla i do wybuchu reaktora atomowego, ale też jest jakaś taka nawiązana z tym historia. Historia z czołgiem i tu też bardzo ciekawie przedstawiona przez osobę, która nie doczekała tej chwili, a czuła, co się może wydarzyć. Ja tylko takimi półsłówkami wam opowiadam te poszczególne historie, które gdzieś tam się przerzucają. Ale właśnie Atyla... O tej właśnie bohaterce mówię, która chodzi cały czas w taki oto sposób. Kuszulki praktycznie nie zakłada, bo w sumie po co nie wiem. Także ogrom tutaj treści, ogrom historii, tej, no niestety, nieprzychylnej dla czytelnika, który, tak jak mówię, musi się mierzyć cały czas, cały czas z przeciwnościami losu. Owszem, bywają milsze historie, bywają sytuacje tego typu choćby nawet. Czasami ombre naprawdę czuje się być człowiekiem szczęśliwym, ale jednak jako kształt, no niestety, nie jest to mu dane. I to tutaj czuć. Ba, dodatkową ciekawostką taką jest, dwa bodajże rozdziały, tak jak właśnie widzimy, są w czerni i bieli. I przyznam szczerze, one też się prezentują bardzo fajnie i wyglądają, no... Dobrze, po prostu bardzo dobrze. Zastanawiam się, z czego to wynika, dlaczego one nie zostały pokolorowane. Nie ukrywam, że gdzieś nie doczytałem tego. No. Czas goni, prawda, i te publikacje, ale no mówię, warto o tym wspomnieć. Warto wspomnieć, że właśnie tak to jest przedstawione. Owszem, tutaj oczywiście oprócz tych pustkowi warto dodać, że czasami pojawiają się sytuacje, gdzie nazwijmy to są takie troszeczkę większe e, mieściny, jeżeli możemy użyć tego określenia, gdzie są właśnie w tego typu miejscach tak zwane domy hacek, nazwijmy to najprościej. I to właśnie w takich miejscach mężczyźni, gdzie jest kobiet. Nazwijmy to i tak mniej, nie ukrywając, ale na tyle, że każdy może skorzystać z ich usług. Także tak. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, bo musiałbym się wypowiadać w większości w samych praktycznie superlatywach. Siedmiu Krasnoludków i nasza księżniczka, której nie, której nie będzie łatwo i ponownie ombre ją wybawi z opresji. Pędzenie Bimbruk. To którym naprawdę jest niezły kop. I ciekawe sny e, nawiązujące właśnie stary piernik do tego, co Ombre kiedyś doświadczył na swój sposób. I jeszcze wiele, wiele innej treści, która tutaj została zawarta. No i te piękne kobiety. Rysunki są naprawdę świetnie przedstawione. Historie są ciekawe i takie naprawdę 18 plus dla typowych twardzieli, albo ktoś, kto lubi po prostu mocną fabułę. I nie boi się zostać wrzucony w ten okrutny świat przedstawiony, który mimo że właśnie taki jest, to jest świetny. Tutaj widzimy właśnie to, co wspominałem, że na końcu mamy długą historię w czerni i bieli, ale tak jak mówię, ten komik zarówno w czerni i bieli, jak i w kolorze sprawdza się świetnie. I dodatkowym właśnie plusem jest wspomniana przeze mnie tutaj ta galeria, którą widzieliście pewnie już na mojej prezentacji z tego tytułu, więc nie będę się ponownie tutaj z tym rozwodził, bo film i tak już troszeczkę trwa. A mówię, najważniejsza informacja to jest ta księga pierwsza, więc no, czekamy na dalsze historie naszego ombre. Które będą nam tu przedstawione, jakie jeszcze los mu wrzuci tutaj pod jego nogi i starzejące się ciało, właśnie przygody. Ale zanim do tego dotrzemy, oczywiście mówię, niebawem Barton and type, czy CYP, jak powinienem powiedzieć. A jeżeli oczywiście, zanim on się pojawi na naszym rynku, chcielibyście nabyć Ombre, no dole w opisie znajdziecie oczywiście. Link do sklepu, gdzie możecie go nabyć, zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także nie zapominajmy o subskrypcji oraz dzwonku, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem komiks ląduje na moją półkę do kolekcji, a Wam dziękuję za ten film. Trzymajcie się, cześć!